Ja chciałam się podzielić takim świadectwem w sumie z ostatniego tygodnia. Dla tych, którzy nie wiedzą, rozpoczęłam nową pracę. I kwestia była taka, że kiedy tam dołączyłam, nie rozpoznałam do końca atmosfery. I ta atmosfera mnie przygniotła. Przygniotła mnie bardzo i przeżywałam bardzo ogromny stres. Taki, że budziłam się w nocy, gdzie nigdy mi się to nie zdarzało. I właśnie w czwartek uważam, że osiągnęłam takie dno swoich emocji, bo było mi naprawdę bardzo ciężko. I jadąc do pracy po prostu zaczęłam się modlić o to miejsce, o ludzi, o dzieciaki, o wszystkie jakieś takie sytuacje, które po prostu przychodziły mi do głowy. I po prostu zaczęłam łamać tą atmosferę. I nie mogę powiedzieć, że od razu było tak super, że weszłam i wiecie z kowronki, bo tak nie było. I doświadczyłam takiego, no, bardzo silnych emocji, ale dostałam w ogóle wsparcie od szefowej i to było coś, co jakby zaczęło porządkować atmosferę. I chciałam właśnie powiedzieć Wam o tym, jak wiele może w ogóle usilna modlitwa sprawiedliwego. Ja nie zrobiłam też nie wiadomo czego, po prostu modliłam się o to, co widziałam, o to, co było mi pokazywane. I to było dla mnie bardzo mocne, takie w ogóle świadectwo tego, że no po prostu możemy te rzeczy połamać i to było dla mnie takie bardzo cenne, chciałam Wam o tym powiedzieć. I jeszcze taka jedna rzecz, która dzisiaj do mnie przyszła podczas uwielbienia, może powiem, jak ja miałam. Ja w sumie jak zaczęłam przejść do kościoła, to jakby mogę powiedzieć, że w pewnym sensie jakby nauczyłam się takiego schematu uwielbienia, czyli wiecie, wchodzi zespół, Agata tam zaczyna się modlić bądź nie. I ja jakby zawsze czekałam na to, że wiecie, jak nawet jest taka czapa, to że ktoś z liderów po prostu ją złamie. I jakiś czas temu, w sumie to chyba było w tamtym roku, miałam takie swoje prywatne objawienie tego, że to ja jestem odpowiedzialna za ogień. I jak pewnie możecie zauważyć, często brykam tutaj między Wami. To też wynika z tego, że ja wzięłam odpowiedzialność za uwielbienie, że nie czekam na to, kiedy zespół zrobi atmosferę, nie czekam na to, że wiecie, bo można się nauczyć takiego schematu, że wiecie, wchodzimy, no jest czapa, dlatego że przyszłam z emocjami, przyszłam z jakimiś, nie wiem, ciężarami i tak dalej. Wiecie, ja naprawdę miałam trudny tydzień i uważam, że dzisiejsze moje uwielbienie nie pokazywało tego w ogóle. I to nie dlatego, że wiecie, bo ja sobie tak, znaczy owszem, zechciałam. I nawet jak stanęłam tutaj, to pierwsze co zrobiłam, to zrzuciłam z siebie duchowy pył. Tego, co na mnie osiadło, tego, co mnie złamało w tym tygodniu. I uważam, że każdy z nas jest odpowiedzialny za uwielbienie, że tak naprawdę to my tworzymy tą atmosferę. Wzięłam sobie też do serca bardzo mocno to, co kiedyś powiedziała Agata o kobiecie tańczącej. I też uważam, że no, my jako kobiety jesteśmy w stanie robić tą atmosferę i ja czuję się za nią odpowiedzialna. I owszem, mam też takie dni, że przychodzę i wiecie, nie wiem, mi się nie chce, jestem zmęczona, jestem niewyspana, ale nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, bo wiem, że to ja uwielbiam Boga, to ja personalnie uwielbiam Boga, a nie to, czy uwielbia go zespół, czy uwielbia go Artur, czy uwielbia go ktokolwiek inny, tylko ja. Dlatego też bardzo często robię tak, że po prostu nie patrzę na was, tylko dlatego, że czujesz po prostu, że to przejmuje, nie? Że wiecie, jak stanę, po prostu będę stała tak jak wszyscy, a ja nie chcę stać tak jak wszyscy. Także zachęcam was do tego, abyście brali odpowiedzialność za uwielbienie.